To jest kolejna piosenka, gdzie nie bardzo skończyliśmy jej, tak jak planowaliśmy, ale Bob Dylan też nigdy nie kończył piosenek na żywo. Jest taka anegdota, gdzie on w ogóle bardzo mało czasu poświęcał na próby i muzycy jego się skarżyli, że właśnie nie wiedzą, co mają grać w ogóle. I jakiś koleś mówi, że gdzieś w środku trasy w końcu podchodzi do Boba, a Bob też taką ma, jest taka duży odstęp, znaczy duża dystans między nimi. I mówi, ale słuchaj Bob, ale jak ty się patrzysz na mnie pod koniec kawałka, ty chcesz, żebym od razu skończył na pierwszym takcie, czy gramy jeszcze całą kadencję, czy gramy co? Co mam robić w ogóle w tym momencie? On mówi, i Bob powiedział, wiesz co, napracowaliśmy się tyle z tymi kawałkami, że możemy kończyć jak chcemy. Także to robimy, praktykujemy to dzisiaj na scenie. No więc przez 3 lata Bob Dylan ewangelizował publiczność i nagrał 3 mniej więcej płyty, które są uważane za tak zwane chrześcijańskie. I przyszedł moment, gdzie wydaje się, że odpuścił sobie. Jest taki rok właśnie, gdzie nic nie robił. I jak wrócił po roku, to można wręcz spotkać elementy żydowskie z powrotem w tych piosenkach. Takie jedna piosenka ewidentnie jest pochwałą, w ogóle obroną Izraela w świecie arabskim. Ale też jest inna sprawa, że Bob Dylan już ma 40 lat, więc zaczyna przechodzić typowy dla wieku średniego kryzys. Który nazywa się kryzysem wieku średniego, także... Zapisnika opowiada o tym właśnie, o jego kryzysie wieku średniego. Taka się nazywa I and I, czyli jak to mówią ja i ja, czyli jak to Tymon mówił ja to podwójne ja. Zdwojone ja, przepraszam.